Okazuje się, że w JavaScriptie zwykłą funkcję możemy zapisać na trzy różne sposoby. Na przykład function nazwę, a następnie ciało. Na przykład console.log. Drugi sposób przypisanie funkcji do zmiennej, właściwie funkcji anonimowej do zmiennej console.log. Oraz przypisanie funkcji strzałkowej do zmiennej. Wszystkie te funkcje, jeżeli chcemy użyć, używamy w identyczny sposób. Więc po co aż trzy zapisy, czym one się właściwie różnią? Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym. Żeby tylko pokazać, że to faktycznie będzie działać w ten sam sposób, spróbuję wszystkie trzy funkcje wywołać. I może tak. 1, 2, 3. Mhm. No tak, już, już w topa. Eee, wszystkie trzy działają. No właśnie, więc po co w takim razie? Aż trzy funkcje. Zacznijmy od najprostszej, najprostszej, może od takiej najbardziej standardowej funkcji. Grid. Działa ona tak, jak powinna działać. Zasadnicza różnica jest, gdzie używamy tej funkcji. Jeżeli używamy ją po deklaracji, czyli po zdefiniowaniu, tu ją definiuję, a później ją używam, wszystko działa jak należy. Co jeżeli spróbuję pierwsze jej użyć, mimo że jeszcze nie jest zdefiniowana? Okazuje się, że to cały czas działa. I teraz. Bez zagłębiania się w hoisting JavaScriptu, ponieważ on jest odpowiedzialny za takie rzeczy, zapamiętaj tylko, że jeżeli mamy taki tradycyjny zapis funkcji, to JavaScript, zanim zacznie lecieć tutaj i wykonywać ten kod, pierwsze bierze wszystkie funkcje zapisane właśnie w taki sposób, tak jakby bierze je i wrzuca na początek. Czyli nieważne, gdzie będę chciał jej użyć, ona zawsze będzie już stworzona wcześniej, bo zawsze będą wrzucone na górę. Natomiast, tak, spróbuję użyć, faktycznie działa. Natomiast, jeżeli to będzie funkcja zapisana w inny sposób, czyli w taki. Co się stanie, jeżeli jej użyję? Działa, ok, ale co, jeżeli wcześniej spróbuję jej użyć? Tak, czyli jak na razie okazuje się, że działa tak samo. Natomiast teraz Cannot access Grid before Initialization. Co to właściwie znaczy? Hmm. Spróbuję usunąć funkcję, a wstawię tu cokolwiek. Cannot access Grid before Initialization. To znaczy, że nie ma znaczenia, co tutaj jest. To znaczy, że JavaScript jeszcze nie wie, co tutaj jest. Ale gdybym usunął zmienną, to tym razem grid is not defined. Czyli grid został zdefiniowany, ale jeszcze nie wiadomo, co jest w środku. I teraz wygląda to tak. JavaScript bierze wszystkie zmienne definicje z tego zasięgu zmiennych, i też wrzuca je na początek, tam gdzie wrzuca na przykład function. Wrzuca też zwykłe zmienne i tworzy je. Ale dopiero w tym miejscu przypisuje do nich to, co tam jest. Czyli dopiero w tym miejscu funkcja została do niej przypisana. Co prawda, wcześniej zmienna została stworzona, ale dopiero tutaj dostała wartość jakąś. I to jest zasadnicza różnica. Tak samo, gdybym użył zapisu ostatniego, czyli strzałkowego. Pyk. Wszystko będzie w porządku, dopóki użyję, dopóki próbuje użyć funkcji po jej inicjalizacji. Ale jeżeli zrobię to wcześniej, okazuje się, że funkcja nie działa. Cannot access grid before initialization. Czyli stało się dosłownie to samo. Zmienna została stworzona wcześniej przez silnik tutaj JavaScripta, ale wartość w postaci funkcji została przypisana dopiero tutaj to jest jedna z dwóch różnic, ok? Czyli pierwsza różnica zwykła funkcja, czyli na przykład taka funkcja grid jest inicjalizowana i dostępna z każdego miejsca. Natomiast taki zapis lub taki zapis jest wyłącz jest dostępna wyłącznie po Inicjalizacji, czyli wyłącznie, czyli dopiero po tym, jak została stworzona i przypisana. Nie z każdego miejsca. Czyli tutaj po, tutaj po, a tutaj jest wszędzie dostępna. No dobra, jeśli chodzi o drugi, o punkt drugi, drugą różnicę. Ja tak naprawdę przedstawiałem już w odcinku o słowie Wys. I opisywałem, jak jest stworzony kontekst. To znaczy, do czego słowo this jest przypisane? Jeżeli mam jakiś obiekt, nieważne jaki. I mam w tym obiekcie jakieś pole, na przykład name. This is object name. I mam kolejne pole. Na przykład show name. Z kolei te pole będzie w funkcją. Zauważ, sposób zapisu. To jest ten sposób. Tak? Dlatego, że tego sposobu, no, no to byłoby coś takiego. Grid bez sensu. Czy właściwie byłoby coś takiego w tym przypadku? No bez sensu. Więc używamy tego sposobu i chcę, żeby mi wykonsolował this name. Żeby użyć tej metody, oczywiście odwołuję się do obiektu. Object show name i nawiasy, bo jest to przecież funkcja. I teraz wyświetla mi się this is object name, czyli This zostało przypisane do object. Tak jakbym zamiast this wstawił object. Natomiast, jeżeli jest to funkcja strzałkowa, tak jak było w odcinku o this, wysiedli się undefined, dlatego że, dlatego że funkcja strzałkowa, czyli ta, nie tworzy kontekstu. Czyli różnica druga w taki sposób. Tworzy kontekst, natomiast taki sposób nie tworzy kontekstu. No i oczywiście ten pierwszy zapis też tworzy kontekst, tylko że jego zastosowanie miało mało sensu w tym przypadku, ale w innych przypadkach ten zapis też tworzy kontekst. I uwaga, to są wszystkie różnice pomiędzy trzema funkcjami, pomiędzy trzema sposobami zapisu tych funkcji. Zrobię może jeszcze jeden mały przykład, jeśli chodzi o pierwszą różnicę. Jeśli chodzi o drugą, obejrzyj, jeżeli nie widziałeś, odcinek o this. Link jest w opisie, dlatego że tam to jest bardzo dokładnie wyjaśnione. Nie będę do tego wracał. Jeśli chodzi o pierwszy przykład. Cofnę sobie function. Stworzył tutaj jeszcze jedną zmienną. Na przykład say hi. I to będzie, uwaga, funkcja znowu, która wykonsoluje mi hi. I teraz chciałbym, żeby funkcja showName zwróciła mi say hi. Jak myślisz, co teraz wykonsoluje kod? Nic. No dobra, to jest akurat moja wina. Wykonsoluję nic, bo to nam zwróciło funkcję, ale nie wykonało jej, czyli właściwie powinienem wykonanie funkcji zwrócić i teraz by wyświetliło hi, albo uwaga, taka ciekawostka tylko, mógłbym też stawić tutaj te nawiasy i to też by zadziałało. Bo koniec końców w tym miejscu dostajemy funkcję. Ale lepiej zrobić to tutaj. Ale co jeśli w ten sposób użyję funkcji? Już się pewnie domyślać, że zwróci canon access say hi before initialization. Ale jeżeli to będzie zwykła funkcja, czy może ta bardziej standardowa, czy właściwie to się nazywa function declaration, czyli deklaracja funkcji. To tym razem, uwaga, haj zadziała. Dlatego, że działa to w ten sam sposób. Tak jakby Sej było. Uwaga. To było wyniesione, ale nie na samą górę pliku. Tu, nie, nie, tak to nie zadziała. Na samą górę swojego lokalnego zasięgu, czyli lokalny zasięg w tym przypadku to jest tutaj funkcja. Czyli tak jakby tutaj została wyniesiona. Więc w taki sposób działa. A co jeśli zrobię? Na przykład funkcję say hi, która będzie taką funkcją, i ona mi konsoluje say hi w taki sposób, a ta tylko hi. Jak myślisz, co się teraz stanie? Say hi has already been declared. Czyli znowu stało się coś takiego. Function został przyniesiony tutaj. A tutaj następuje ponowna deklaracja tej funkcji, więc kod się załamuje i po prostu nie działa. Zresztą to dobrze, że nie działa, bo to znaczy, że to jest zły kod, jeżeli napisze, gdybyśmy napisali coś takiego, czyli próbowali zmienić, jakby od nowa zadeklarować, ale jeszcze jedna próba bez const, dlatego że const to jest deklaracja nowej zmiennej, a wiemy, że ta zmienna będzie już istniała. Tym razem działa. Say hi, czyli function zostaje przeniesione na górę, a następnie zostaje nadpisane. I to jest poprawny kod, tylko to jest zły kod. Ale dobrze wiedzieć, jak to po prostu działa. No i tyle. Prawda, jeżeli ten będzie niżej, to jakby nim się nie przyjmujemy. On nie zostanie w ogóle wykonany. Wyświetli się hi, dlatego że tak jak wiemy. On nie zostaje przenoszony wyżej. Zostaje co prawda deklaracja, jakby, ale tu nawet nie ma deklaracji, bo tu nie ma const, nie ma var, nie ma let. Czyli ten kod się w ogóle nie wykona. Gdybyśmy natomiast spróbowali tutaj wstawić const say hi, wtedy wywali nam błąd, bo to tak jakbyśmy próbowali tutaj jeszcze raz zdefiniować, że ta zmienna to jest undefined, bo to jest taka domyślna wartość wszystkich zmiennych. I to tyle, szczerze powiem, że ja strasznie długo szukałem kiedyś, czym się to wszystko różni, a to się okazuje tak proste. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się, cześć.